skorzystając z sytuacji, że Sylwek wymontował na grzywnicę, ja postanowiłam sobie dzisiaj zdemontować pod szybie. A po co? A to później ci powiem. A tak przy okazji, kochanie, dlaczego moja nagrzewnica się tak bardzo nagrzewa? Co ja mam zrobić? Żeby co? Żeby się nie nagrzewała? Tak. Powiedz jej to samo, co mnie mówisz co wieczór, aby mnie schłodzić. Czyli? Że cię głowa boli. I co, działa? Nie. Teraz zabieramy się za... Czekaj, a czym ty tak wysoko stoisz? Na pniaczku sobie stoisz. No chyba mi się trochę urosło, nie? No, czuję się jak ten, jak Polański. On ma zawsze takie miał wysokie modelki, tak chodzi z nim. Dlatego się przerzuci może na te mniejsze takie. Dobra, to nie o tym dzisiaj. Za podszybie się rozbieramy. O, właśnie. Zabieramy. Tak, bo właśnie mi przerwał, tak. Za rozkręcanie podszybia. Ale słuchaj, poczekaj, pokażmy najpierw, bo tam się rozwinął ten własny ekosystem w tym podszybiu. Nie da dokończyć. Ja muszę mieć ostatnie zdanie zawsze, bo oni muszą wiedzieć, kto w tej rodzinie rządzi. Tak? No zobaczymy, jak będziesz zamawiał kolejną część na eBayu. Haha, do Land Rovera. Słuchajcie, przerwę ci. Bardzo ważna informacja. Ostatnio bardzo, bardzo mnie oszukali. Zamawiałem sobie przez internet. Co zamawiałem? Basia opatrzyła sobie taką fajną sukienusię, żeby mi zamówił na lato. Zamówiłem i co przyszło? Przyszły opony do Land Rovera i zgrzewka piwa. Oszukali mnie. Bardzo. Cud. Zacznę sobie od posprzątania tego całego bałaganu. A wiesz, po co musisz go posprzątać? Po co? Żeby się ten cały syf nie dostał potem ci tam do środka. Chociaż tam jest otwarte, ale tak czy owak. Dobrze, masz męża, tak byś nie wiedziała. Może tego warto posłuchać. Nie wiesz, pytaj. Prawda. Mamy już ładnie posprzątane, a teraz od czego zaczniemy? Odciągnięcia wycieraczek, ale pokażę wam z drugiej strony, żebyście lepiej widzieli. Pamiętajcie, nigdy nie ściągamy od tej strony. Rękę, tą rękę, weź teraz pokazuj. Nigdy nie ściągamy od tej strony. A czemu? Bo tam są takie haczyki, które można bardzo łatwo połamać. Skąd wiesz? Z autopsji. Ja też się kiedyś uczyłam tego. Podważamy sobie tutaj. I tam jak pamiętam, tam jest trzynastka. Tak jest. Czekaj, pokaż. Tak. Idę po trzynastkę. Trzynastkę i jeszcze coś będzie potrzebne. Ja nie rozumiem, co znaczy pchać prawą ręką. Pchać prawą ręką znaczy... Nie wiem, co znaczy pchać prawą ręką. Nie wiesz, jak śrubkę odkręcić. Pchać prawa ręka, tak, do siebie troszkę za dużo. I teraz pchasz nią, do przodu. Chodź się. Jo, kurde, o brawo. Ja myślałam, że ty mi jakieś skomplikowane rzeczy mówisz, po prostu odkręcaj. Aś wymyślił? Pchać prawą ręką. Pewnie to jeszcze nagrywasz, co? Cały czas. Będzie dla potomności. Wycieraczki już ściągnięte. Teraz wystarczy tylko odkręcić te śruby. Ale wiecie co? Udało nam się odkręcić to bez pomocy ściągacza do wycieraczek. Tak. A taką wygląda. Aby ktoś nie wiedział, jak to działa? To działa tak. Jak jest tutaj wycieraczka i tutaj przechodzi śruba. Tu jest, ona jest wbita na klinie. To się bierze taki ściągacz, zakłada się tutaj na wycieraczkę. Tu on się zapiera. Zapiera się tutaj za śrubę i to się wkręci i robi pyk.
Taka filozofia. Ale to było tak wyrobione, że to wyszło po prostu. I tutaj mamy teraz dwie śruby o numerze jakim? Jakimś tam. Jakie masz na kluczu, zobacz. Takie 22. 22. Widzisz, jakie ułatwienie? Ściąga. Tam masz ściągę. Drugą odkręcę. Ja tam jest dalej, to tam ja tam no, odkręcę. Tą drugą, żeby nie było. Że on nic nie robi, nie? Tak, tak. Bo ja tu dzisiaj ciężko też pracuję. Naprawdę mówiąc, to nic nie robiłem. Tylko sąsiadowi w Renault Trafiku wymieniałem pasy. Trafik dwójka. Wiecie co? Tak pasy dziadowsko skonstruowane od strony kierowcy. Niech je, kurde, nie szło tego. No, są poprzedzierane pasy były. A dlaczego? Ponieważ konstrukcyjnie były źle założone. Obcierały się o budowę. Nie szło tego dziadostwa po prostu wymienić. Jest tak, śrubka 22, podkładka, druga podkładka taka gumowa. No tu nie chcę zejść. Trzeba ją wyłonaczyć, taki masz tutaj, takiego wyłonaczana. Tu taki specjalny. Specjalne narzędzie. Do wyłonaczania, widzicie? Taka jest śrubka, jedna podkładka i gumowa podkładka. Oczywiście wszystko profilaktycznie, wstępnie zardzewiałe, jak to w Land Roverze bywa. Proszę bardzo. A jest. I teraz już praktycznie, bo tutaj są jeszcze takie dwie zaślepki, ale ich nie ruszamy. Tu będzie jeszcze wężyki będą do odczepienia, ale zobaczymy. Mhm. Może nie będzie trzeba, klapniemy to tak. Czekaj, zobaczymy, czy to wyjdzie. Zobacz. O. Śmiało, pod szyby. O. Dokładnie, mocniej. Nie przejmuj się uszczelką, ona i tak jest do wymiany. O, i to sobie tak klapniemy. O, proszę bardzo. I rozebrane. I tak to wygląda. I tam jest ta nasza dziura, co mówiłem. A co będziemy robić z tą dziurą, Basia? Co będziemy robić? Założymy siatkę. Dokładnie. Będziemy zakładać siatkę, żeby tam śmieci się nie dostawały. Zobaczcie, zero zabezpieczenia. I wszystko, co się znajduje tutaj, na podszybiu, to ląduje potem do tej dziury. No i oczywiście, jedna nagrzewnica poszła, druga nagrzewnica poszła. No bo musiała iść, bo tam była dziura po prostu. Wszędzie rza i rza. Nie, no co, ty nie wyglądasz tak źle. W Land Roverze rdza. A myślałem, że o sobie mówisz. A ty dzisiaj przyginasz, wiesz? Tam. Ja jestem Milusi. No dobra, zobacz, jeszcze musimy te wycieraczki odkręcić. Te śruby, żeby się tam dostać. Bo tam musimy jakieś coś przekombinować, żeby tam po prostu zrobić jakąś obudowę, jakąś siatkę założyć. Jakąś siatkę z nierdzewki zrobimy. I potem ewentualnie raz na rok się ściągnie pod szybie i się po prostu przeczyści tylko siatkę. Lepiej to, niż rozkręcać nagrzewnicę. O, Basia tu zamknęła. Zamknęło się, tak, poczekaj, otworzę. Rozkręcać tam wszystko, całą dechę, cały tunel. O, proszę mi otworzyć. To jest. O. No mówię, lepiej tam pod szybie, niż tutaj całość, żeby nagrzewnicę wyciągnąć. A po drugie, te nagrzewnice są nie do kupienia już. Właśnie tu się sprzątałaś. A tak mi poniosło, jak sprzątałam ten pod szybie. No, no i fajnie, i zobaczcie. I tam jest dziura. Tam o. I tą dziurę, tą dziurą właśnie w śmieci wpadają. No dobra, słuchajcie, my sobie to dzisiaj wyczyścimy jeszcze. Gdzie się będzie dało, to oczyścimy rdze z jakimś tam, nie wiem, uszczelniaczem do karoseli, tam silikonem pouszczelniamy to wszystko i tam będziemy robili sobie jakąś siatkę. Jeszcze nie wiem jak, ale to już nie dzisiaj. Czuję się wykorzystany. Ty miałaś to robić, a ja muszę kręcić. Kręć, kręć. Całe życie mnie kręcisz, dobrze ci to wychodzi. Nie narzekaj. Słuchajcie, jest taki... Ja cię kręcę. O, poszło. Poszło? Tak. Taki, zobaczcie, taki specjalny śrubokręt do ciężko odkręcających się śrub. Fajna rzecz. Na Pchlim Targu go kupiłem. Za grosze. Zmienia się tu końcówki, normalnie jak do wkrętarki i wszystko jest ok. Jak nam się to dzisiaj uda odkręcić, mieliśmy nie odkręcać, ale... A, wypogodziło się, ptaszki śpiewają. Pociągi jeżdżą.
Sama wiosno, natura. Panie, wiosno. Sama natura. Ta część jest chyba najmniej zardzewiała w tym Land Roverze, chociaż ona miała największy kontakt z wodą. Z wodą. Mhm. To naprawdę dziwne, wiesz? Dobra, to mamy. Zobaczymy teraz, czy to jakoś zejdzie. A ten dół też trzeba odkręcić. Aha, i to wtedy nam całość zejdzie, zobacz. Jakbyśmy tą śrubkę jeszcze pod spodem odkręcili, to zejdzie to całe, 13 płaską potrzebujemy. Idź na poszukiwanie. Idę. Ale ta się już na złość obkręca. Dziwicie się potem, że ten Land Rover tak długo to trwa. No trwa, no bo chcemy, żeby było wszystko perfekcyjnie. Nie musielibyśmy tego robić teraz. No bo po co, ktoś powie, a po co takie dziadostwo robi, że jak kurde... Jak tam woda nie cieknie, nic nie tego, jest dobrze. Założysz inną na grzewnicę i ona wytrzyma też kolejne 10 lat. No tak, ale masz taką świadomość, że tam się coś tam do środka dostaje. Okłamałem cię, to nie jest 13, to jest coś mniejszego. Tu było zasyfione. Dycha, przynieś mi 10, 11, 12. A dobra, schudnę trochę. Żebyś, tak. Kurde, chyba się nie uda tego... No co jest? Zachwaliłem i widzicie. Już nie chcę działać. Nie chcę się śruba odkręcić. One się kręcą w kółko. Tam są jakieś... Nie wiem, co tam jest, ale jest coś nie tak. Jak to tam wygląda technicznie. Odkręcaj. Odkręcają się. Trzeba by zobaczyć, czy tam jest dojście od spodu. Aha. Od samochodu, wiesz, nie ten. Mhm. Ten nie będzie dojścia, tylko musi być od samochodu. O kurde, ja mam się tam schylać. Ojejku. Ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział, bo właśnie też myślałem też, że tutaj będzie silniczek od wycieraczek. Jest pod licznikiem, pod układem kierowniczym, tam na samym dole. Żeby to wymontować tam, to też trzeba całą dechę, wszystko rozbierać. Także nie wiem, czy tego nie wymontujemy i tylko technicznie nie sprawdzimy, czy to wszystko z tym jest ok. I tutaj się Wam należy małe sprostowanie ode mnie po odkręceniu wszystkich śrubek. Silnik wycieraczek jednak jest dostępny od tej strony, od podszybia, nie od środka. Ja już się naprawdę wystraszyłem, że to będzie od środka, tam, od środka, od samochodu robić. Także słuchajcie, mamy to wymontowane, wtyczkę się jedną, drugą odkręci i robimy dalej. No kurde, chciałem to rozebrać, powiem Ci. Bardzo bym chciał to rozebrać, bo to są tylko te dwie śrubki zostały. Rozbierzemy to, ale wiecie co, faktycznie, już nie dzisiaj. Nie dzisiaj, dzisiaj to już starczy tego. Teraz się będzie ciemno robiło. Także spadamy do domku, trzeba jeszcze ten film obrobić, puścić. Także od nas dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli Was ciekawi, jak to wszystko wyjdzie, to dajcie suba. A jeżeli nie, no to nie dawajcie suba. Co ja za to mogę? Tu żona, chodź, pożegnaj się pięknie. Proszę bardzo, powiedz coś mądrego. W domu to Ci się japa nie zamyka. A widzisz. Nie, nie, dobra, to żegnamy się z Wami. Nawet jak Wam się nie podobało, to dajcie tego suba. I łapkę w górę. Po co? Potem głupoty będą przychodzić na komputer. Nieważne. Jak Wam się nie podobało, to nie dawajcie suba. Nie ubędzie im. Ubędzie. Będą głupoty im na komputer przychodzić. Ja bym nie dał suba. Jak mi się coś nie podoba, to w życiu suba nie dał. A w życiu. Łapę możecie dać w górę. O, takiego kciuka, tam jest taki tik. To Wam nie zaszkodzi. Nawet jeżeli Wam się nie podobało. To jest. Za fatygę. A nam pomoże na pewno. W czym Ci pomoże? W karierze. O. Może Hollywood będzie, albo coś tak. Dobra, nara. Słuchaj, niektórym się udaje, nie? Tak jest. Hej. Hej.